Zabrali worki, rękawiczki i zamiast do szkoły pojechali do lasu. Ale nie na wagary, tylko żeby posprzątać. W corocznej akcji zbierania śmieci wzięli udział uczniowie szkół z terenu powiatu dębickiego. A jak się okazało, było co uprzątnąć. Najczęściej butelki albo jakieś papierki. To jest bardzo dobre, bo sprzątamy właśnie las i młodzież powinna się tak angażować. Moim zdaniem powinna każda szkoła się do tego włączyć, każda klasa i codziennie powinna być taka akcja przez cały rok. Gdyby to było częściej, to może by się żadnych, jak to się mówi, takich kwiatków nie znajdowało w lesie. W czasach, kiedy można, każdy ma podpisaną umowę na wywóz śmieci, można do punktu odbioru, czy tam oddania punktów wielogabaretowych odpadów zanieść wszystko, wywozi się dalej śmiecie do lasu. Jak ktoś wywozi telewizor, pralkę, jakieś odpady z budowy, no to w ogóle już to jest niezrozumiałe, więc no, takie akcje niestety są potrzebne. A z drugiej strony uwrażliwiają tych młodych ludzi, którzy tutaj zaraz się do tego lasu wybiorą, żeby właśnie się o tą przyrodę troszczyć. Proekologiczna akcja tradycyjnie zorganizowana została we współpracy z Nadleśnictwem Dębica. Śmieci jest dużo, co roku przybywa, chociaż niby się ta wiedza troszkę poprawia, ale najwięcej jest śmieci po sezonach borówkowych, grzybowych, gdzie ludzie po prostu przynoszą ze sobą różne jedzenia, picia i zostawiają śmieci po sobie. Jest to akcja pożyteczna i dla młodzieży, a przede wszystkim dla lasu, ponieważ turyści zostawiają masę jednak śmieci w lesie. Las jest mocno zanieczyszczony i każda taka akcja wyjmuje z lasu po kilkaset, powiedzmy, kilogramów tych śmieci. Tegoroczne sprzątanie świata odbyło się pod hasłem Ład i porządek w lasach powiatu dębickiego. W akcję zorganizowaną przez Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym zaangażowało się kilkaset młodych ludzi. Po wielkim sprzątaniu czekał na nich zasłużony odpoczynek i poczęstunek przy wspólnym ognisku.